Nie milkną echa niedzielnej bójki, do której doszło podczas Dni Sosnowca. Chodzi o pobicie 28-letniego mieszkańca Jastrzębia Zdroju. Informacje, które wczoraj przekazywały służby, były bardzo oszczędne, jak podkreślano, dla dobra prowadzonego śledztwa. Żywa dyskusja na ten temat toczy się jednak w sieci. Rozpowszechniane są informacje o śmierci mężczyzny, choć prokuratura tego nie potwierdza. Fatima Orlińska. Z informacji, jakie udało nam się wczoraj uzyskać, wynikało, że 28-latka z Jastrzębia Zdroju napadła grupa kilku mężczyzn. W związku ze wstępnym etapem śledztwa nie wiadomo, jaki miał być motyw ataku. Z rozmów z naocznymi świadkami jeszcze na miejscu zdarzenia udało nam się dowiedzieć, że powodem agresji mogły być pieniądze, za co mężczyzna miał być brutalnie skopany, między innymi po głowie. Ratownicy, którzy zostali wezwani na miejsce, reanimowali go pośród tłumu. Dziś już wiemy, że w sprawie zatrzymano 3 nieletnie osoby, które w żadnym stopniu nie są powiązane z ofiarą. Z uwagi na ich wiek, czynności procesowe będą wykonywane w 4 Wydziale Sądu Rejonowego w Sosnowcu, w Wydziale Rodzinnym i Opiekuńczym. Postępowanie zostało wszczęte w sprawie pobicia, którego następstwem był ciężki uszczerbek na zdrowiu. Z uzyskanych informacji wiemy, że pokrzywdzony nadal przebywa w szpitalu. Na chwilę obecną materiały postępowania zostały przekazane, tak jak wspomniałam, do 4 Wydziału Sądu Rejonowego w Sosnowcu. Jak jednak podkreśla prokurator, z uwagi na dobro prowadzonego śledztwa, jego wczesny etap i wciąż trwające ustalenia, więcej informacji na ten moment nie może udzielić. Tu warto przypomnieć, że przed podjęciem jakiejkolwiek dyskusji w sieci należy pamiętać o najbliższych pokrzywdzonego i liczyć się z ich emocjami.